Pomiędzy tyna lubi, jak jest taka mokra, żeby ją wytrzeć ręczniczkiem, żeby był piesek suchy, tak. I potem sobie leży pod ręcznikiem. Dobra, eksperymentuję metodą klasyczną, czyli drobne takie wióry, co mi zostały z tego tematu. Może zajmie się takie polanko. Tamten temat miałem już obcykany, rozpalałem w 30 sekund, a tutaj czuję, że żeby taki kawał drewna zajarać, to nie będzie taka prosta sprawa. Ale zobaczymy. 5 minut i działa to. Zobaczymy, jak to się będzie długo paliło. Czy to tak samo się szybko pali jak ten poprzedni mój materiał? Czy będzie trochę dłużej takie drzewo? Wygląda, że jest takie super gęste. No ale nic, czas pokaże. Sytuacja tak wygląda, że Przemysław Polskę zbaw, przyjaciel mój, tutaj do mnie zadzwonił, że jutro jedziemy na Ukrainę na offroada. Jestem jak zwykle nieprzygotowany, ale może ci coś pokupuję, bo ostatnio na wyjeździe, nie wiem ci co oglądali relację offroadową z Ukrainy, to widzieli, że byłem absolutnie nieprzygotowany. Nie miałem latarki w środku lasu, nie było menaszki, nie miałem scyzoryka, tak więc muszę sobie coś takiego tutaj nabyć drogą kupna w mieście. Także jadę z Marianem, moim doradcą biwakowym, znanym podróżnikiem i biwakowcem tutaj, może najbardziej znamienitym w województwie świętokrzyskim, w zasadzie z ekspertem od tego typu kwestii. Tak więc myślę, że jak z Marianem pojadę, to dokonam odpowiednich zakupów, tak żeby już nie być kompletnym leszczem w lesie. Nie mam co prawda specjalnego stroju Marines. Też wypadałoby na takie coś sobie zakupić, ale to chyba za mało czasu jest, żebym w jakiś taki outfit skoczył, no ale chociaż może jakąś menażkę sobie kupię, coś do jedzenia, nie wiem, kurnia, czuję, że będzie rzeźbienie niezłe. No ale oczywiście będzie relacja i to jest taka sytuacja, że jak ja jadę, no to zdajecie sobie sprawę, że będę gdzieś w środku lasu, po środku niczego, a że łącze satelitarne nie jest na wyposażeniu mojego ekwipunku, który zawsze znajdziecie w linku w opisie filmu, to niestety nie będzie relacji live. To jest weekend krótki, weekendowy wypad, także krótki. Może się okazać, że będzie lekki poślizg ze 2 czy 3 odcinki, że się przez 2 czy 3 nic nie pojawi, bo nie mam absolutnie szansy, żeby stamtąd się dostać w jakikolwiek sposób do internetu bez odbiornika satelitarnego. A na razie no nie planuję zakupów, bo to urządzenia drogie. No i myślę, że jak 3 dni sobie odpoczniecie, to też się nikomu nic nie stanie. Może mi się uda coś wrzucić z zaległości, no ale nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Ale uprzedzam, że może się takie coś pojawić. Ja jadę ekwipunek jakiś szykować, żeby przeżyć kilka dni w zimnym, wydaje mi się, już dzisiaj lesie. I to jest najgorsze, że nie mam żadnych takich zimowych rzeczy typu kurtki czy coś. No nic. Będzie strasznie. Straszne rzeźbienie. Marian mówi, że powinienem rozpocząć od nabycia takiego kapelusza, prawdziwego podróżnika. To ekspert od survivalu, to masz mi tutaj odpowiedni ekwipunek przygotować, żebym nie zginął w lesie. Słuchawki mi się nie przydadzą. Nie? Myślę, że nie. Na razie ciepła czapka i szalik jest niezbędny. Ale taka to powinna być na jakieś R20 czy coś w tym guście. Chyba jest na 4 te. Cztery paluszki. Ty ostatnio szukałeś czegoś takiego. Wiem, ale magnetycznej chyba to ani nie Ty sobie magnesik magnetycznej. Też nie, przyczepisz. magnetyczną, ale. Ja bym Cztery, eksperymentował. aha. Że to jest niezbędnik każdego Ale czegoś mi brakuje. wyprawowicza. Można sobie pewnie przedłużyć jeszcze. Aha, bo tu widzisz, była jeszcze druga część, ale ktoś już ją zdekompletował. Nie, to nie biorę, to za krótkie będzie. Wiesz co, na tu już jeszcze jest, wiesz, do tej latarki zestaw taki. Ale ona dziwnym światłem świeci, takim biało-żółtym, jakby takim to. Dosyć zimnym po prostu. Nie, właśnie tu jest żółte, tu jest białe, takie dziwne, kurde. Takie coś jeszcze nabyłem drogą kupna, bo przecież bez tego nie da się funkcjonować zupełnie. I Marian powiedział, że bez nich furoksyzatu to się nie ma co ruszać poza obręb miasta. Uzupełniał ekwipunek o taki stołek. Mam nadzieję, że będzie. Taki kubek. Marian taki kubek kupi składany. składany. Bushmana. A po co ci taki kubek? Jak? Żebyś pił wodę z tego? Co? Ale taki będziesz nosił, taki to się wrzuca do plecaka i nie zajmuje miejsca. Jest lekki, a A ile taki. kosztuje? 25. A jaką ma pojemność? 200 mililitrów. Każda wyprawa do dżungli potrzebuje jeszcze scyzoryka. Duży wybór różnych scyzoryków. No.
mogę taki jakiś... Chyba, że do Julii pójdę i kupię takie za 10 zł. Taki sobie. Taki składany? I on ma jeszcze fajny, bo ma blokadę taką na dole, że się nie złoży. Chyba, że z takich, jak już w dżungla się jedzie, to wezmę ten za 109, nie? Łatwo będzie się przedrzeć, albo za 199. Jakby predator wyskoczył gdzieś z krzoku. Albo tak. W Julii nabywam, no tak naprawdę już kupiłem sobie taki ładniejszy. To będzie do otwierania paczek. Jak był różowy, to tak. No tu jest różowy. To dla ciebie. Ci jestem, czy by na, bo ja mam jajowate kółko, ci jestem, czy na prusaka by to weszło. Czy by się dało. Marzyłem zawsze o takim misiu na kierownicy. Dobra, jest. 23,95 za taki wynalazek. Udało, grube rozczarowanie. Tutaj już się spodziewałem, że coś będzie fajnego, a tu nie wygląda to aż tak fajnie. Wziąłem wersję pepperoni, bo z grzybami mógłbym nie dać rady. No i nie jest to chyba najbardziej trafiony pomysł KFC, jaki w ostatnich latach się pojawił w ofercie. Za to to wygląda dość interesującego. Od 26 września będzie to co wtorek. 10 porcji kurczaka w kubełku. Nie wiem, czy ostatnio było 15, po 15? Czy mi się wydawało? Marian, próbuj. Smacznego. Nie, no nie widzę. Nie, no próbuj, człowieniu, żebyś wiedział, czego nie kupować. Nie kupować? No, dla mnie lipa. Poważnie? No. A który mam sezon? No, który chcesz. Tak sprecyzuję, żebyście wiedzieli, co to jest. Zimna tortilla z trochę ciepłym kurczakiem i jeszcze z kawałkami pepperoni, trochę sera. No naprawdę. Plus ketchup. No naprawdę, żadna rewelacja. Trochę żałuję, że nie wziąłem grandera. Gratów offroadowych trochę nakupiłem. No, ale... Cheese'a... Nie wiem. Mnie nie pasuje, napiszcie, czy wam pasuje. To jest takie Curito, ja Curito też nie byłem fanem. Spodziewacie się, że to będzie coś w stylu pizzy, bo to jest tak nazwane cheese'a, że niby pizza albo coś. Pudełko jest jak po pizzy, otwieracie i są dwie tortille, kurna, sklejone. To wszystko jest takie... To jest tak, jak się ktoś napali na samsungowego QLED-a, że kupuje OLED-a, to z OLED-em nie ma nic wspólnego, to jest cały czas technologia LCD. To tu też się trochę nabrałem. Jeszcze w mieście, jak zwykle, rozpierniczyli kawałek drogi krajowej 74 i niestety zrobią to teraz. Koniec września, początek października, kiedy już ludzie są w pracy, studenci już przyjechali, wrócili z wakacji, nie mogli tego zrobić w lipcu albo w sierpniu, jak generalnie jest mniej ludzi na mieście. Są zawsze dobre warunki meteorologiczne, a tutaj wiadomo, że zaraz będzie deszcz, śnieg, opóźnienia i inne pierdy. I ten kawałek tak paraliżuje miasto, że odczuwam, że te korki są po prostu wszędzie. No teraz też powinienem jechać właśnie tamtą Jesionową, czy jak ona się nazywa, do domu i też kręcę gdzieś po mieście, żeby tam nie stać, bo jednak w takim, no i w ogóle głupotą jest, że nie ma obwodnicy wschód-zachód, tylko cały ruch taki tranzytowy przez sam środek miasta idzie i te, po pierwsze rozwalone te drogi są jak piernik, a po drugie się kory robią, a jak już jest zwężenie, tak jak teraz, albo będzie zamknięty w ogóle pas, masakra, co tam się dzieje. Oby szybko się to skończyło, bo zwariuję. Specjalną propozycję kredytu dostałem od banku. No, nakupiłem trochę gratów. Outfit of the day. Rękawiczki. Nożyk. Trzecia ręka. Baterie zapasowe. Stołek. Ja nie pamiętam, co kupiłem. A, lekarstwa na sraczkę. Też są niezbędne. Słuchajcie, mam cały zestaw. O, spodnie gajowego są. Eleganckie. Zawsze chciałem takie mieć. Garczek, elegancki, pasek, scyzoryk i ktoś tu do mnie wydzwania. Czekajcie, przebiorę się. No i ja, klasyczny gajowy, nie? Mogę już iść. Offroadowiec, pierwsza klasa. Jeszcze zarąbiste sobie rękawiczki sprawiłem do ciągnięcia liny. Jakby to nie zabrzmiało, rękawiczki do ciągnięcia, ale są. Elegancka kurteczka La Hollandaise, że też tu ma rękawy luźne, jakby tu co najmniej miał
5 kg granatów przenosić, ale jest wodoodporny sprzęt. Jeszcze mam jakieś te. No jeszcze buty muszę jakieś wykombinować, będzie ok. Takie coś jest nabyte drogą kupna. Menażka trzyczęściowa. Ty to coś mnie. A nie, to trzyczęść. Stal nierdzewna. Nie z ameliniów. Nabyłem na to jeszcze takie coś. Elite Force, słuchajcie. Scyzoryk tak na mnie wołają. No w końcu z Kielc jestem. Nie jest to może 440C, cokolwiek to znaczy. No, w miarę nawet ostry, ale nie najbardziej. 68 zł kosztuje, także nie przepłaciłem chyba bardzo mocno. Mam nadzieję, że nie jest wykonany z plasteliny i przy krojeniu masła się nie powygina. Plus zestaw taki. Ostatnio jak byłem z Przemysławem, to wszyscy sobie coś konsumowali, a szafa oczywiście nie miał w czym i musiał się tylko przyglądać. Teraz już się nie dam zrobić. Portki se takie kupiłem. SFU coś tam Next. XL. Jeszcze tego kurtka powinna być, ale wolę taką. No i tyle. No i zaraz się tu zaraz biorę za opakowanie, to wam jeszcze pokażę co biorę, bo ostatnio nie mieliśmy latarki, oczywiście jedyni w całym zespole. Też nie chciałbym do tego dopuścić. Pakuję drona. To co wam mówiłem, takie są fajne inserty Paksejwa, czy do walizek, czy do plecaków, ale że jedziemy samochodem, to ja sobie mogę po prostu wziąć sam insert na takie graty. Mój zestaw kabelków wszelakich, który ostatnio wam pokazywałem i uzupełniłem sobie trochę kabelkami, czekam jeszcze na iPhone'owe. Moja zarąbista latarka numer 1 z przystawką magnetyczną u dołu. Świeci na biało ostro, biało mniej i mruga na czerwono. To na pewno się przyda. Zapasowe bateryjki. Do tego zestaw samochodowy, czyli też mam ładowarkę plus kabelki. Jeszcze iPhone'owy, kurde, muszę jakiś zdobyć. iPhone'owy widzę, że mam przypięty do tego. Ten co dostałem od was. Jeszcze raz wam pokazuję. Quick Charge 3.0. Ładuje się i ładuje urządzenia Quick Charge'em. Taka firma. Nie wiem od kogo to dostałem, ale jeździ ze mną, bo nawet się dobrze sprawuje. Kabel iPhone'owy zaraz sobie gdzieś przyczepię. Mam czołówkę numer 1, fajną, z Decathlona kiedyś kupioną. Z baterią ładowaną przez złącze micro USB. Wszystko to jest wodoodporne. To jest myślę, że jednak dobra opcja. I druga czołówka taka potężna. Cztery baterie, tutaj paruszki wchodzą, po to mi zapasowe. I ta jest kupiona w Juli, też jakiś czas temu. No i zaraz sobie jeszcze wezmę kosmetyczkę plus apteczkę, no i te graty, które były. I wszystko to sobie zapakuję w tego organizera Paksejwa. O tyle jest fajny, że on ma przestawiane te ścianki. I z takiej torby na aparat sobie go przestawiłem na drona. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo bym chciał polatać, ale będzie lało, to nic nie poradzę.